Mikołaj tu gra po tej strony. Witam w kolejnym vlogu konkursowym. Dziś mamy konkursadów w Monachium z Joelem i z Millerem. Na tym oto pięknym, mokrym, śliskim boisku. Słuchajcie, konkurs tutaj był rozgrywany, z tego co pamiętam, rok albo dwa lata temu, nie chcę skłamać. Poprzedni materiał załączam tutaj z tego konkursu. I słuchajcie, tutaj było naprawdę ślisko. Były tutaj gwiazdy NBA, były tutaj goście z Bayern Monachium, z koszykówki, także to był taki no dość spory event. W tej edycji będzie, w tym roku, dzisiaj będzie z nami Goran Dragić z NBA. Słuchajcie, no boisko naprawdę wtedy było bardzo śliskie, a na dodatek przychodzimy teraz o godzinie około 12, konkurs mamy o godzinie 19 i widzicie to wszystko. Będzie ciężko, ale jak zawsze pamiętajcie, że to, co jest skacze w internecie, a konkursy wsadów, to jest zupełnie co innego. Jednak mamy małą zmianę i przenosimy się do środka, dlatego że mogły padać i w sumie o tym pomyśleli, więc bardzo fajna sprawa, bo w sumie zbiera się na burzę, więc super, że jest taki plan B, nie? Fajnie, boisko fajnie wygląda, tylko jedyny problem jest taki, że teraz wam pokażę. Wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że na przykład ja, wiecie, że skaczę w Hyperdunka 2017. To jest mój ulubiony model, nienawidzę zmieniać butów, nie? I tutaj dostałem donowany piątki i jak je założyłem, no to tak w sumie ciasne, niewygodne dla mnie. Znaczy na pewno pewnie do kosza i tak dalej są spoko, ale ja naprawdę jak skaczę, to muszę mieć taki dobry komfort i tak dalej i totalnie mnie siedzą. No ale Adidas jest sponsorem, więc tutaj tego głównego wydarzenia, więc trzeba skakać w Adidasach. Patrzcie, jak podłoga się ślizga, jak on nabiega. W sensie nie tyle co ślizga, co grip jest, ale cała podłoga jakby chodzi razem z nim. Jest godzina 15, 5 godzin do konkursu, jeszcze jesteśmy na miejscu, bo koło 11 przyjechaliśmy ponagrywać sobie materiały i tak dalej. W sumie długo nam tutaj zeszło, właśnie wcinaliśmy jakiegoś kurczaka z mięskiem. Był bardzo dobry, o dziwo, zazwyczaj w takie miejsca nie, w takich busach, ale naprawdę był dobry. No i co? Wczoraj miałem w ogóle pokaz w Warszawie o godzinie chyba około 11, 12, więc prosto z tego pokazu śmignąłem do hotelu jeszcze się przebrać. I po przebraniu się prosto dzira na samolot i jestem tutaj. Także wczoraj miałem dzień skakania, ale czuję się dzisiaj w sumie całkiem spoko. Może układ nerwowy jest troszkę zajechany, ale tak to ogólnie czuję się spoko, więc musi być wysoko. A mi się zrymowało. Słyszycie to za mną? Taka jest właśnie pogoda. Ciężko się w taką pogodę, wiecie, zmotywować i tak dalej, i tak dalej. W sensie jak jest tak ponuro, nieprzyjemnie za oknem i tak dalej, to wiecie jaka jest energia. Ale w takich chwilach właśnie trzeba potrafić się zmotywować, potrafić znaleźć tą energię w sobie i działać. I na przykład teraz widzicie, to jest to w konkursach wsadów, że siedzę, wymyślam wsady, jakie chcę zrobić. Chciałbym bardzo zrobić to, co ostatnio mi się udało zrobić na pokazie, czyli Miller jest obok w pokoju, więc mówię cicho, żeby nie usłyszał J-Rich Skorpiona z narzutu, ale niestety narzucać piłki się po prostu nie da. Narzucacie piłka się w ogóle nie odbija od ziemi i chciałem zrobić to i się nie da. I to jest właśnie to w konkursach sadu, że wiecie, możecie robić sobie na sali wszystko co chcecie, a przychodzi konkurs, przychodzą trzy próby, przychodzi taka nawierzchnia i no i musicie się wykazać, albo potraficie wsadzić coś, albo nie. Za 15 minut ma być konkurs sadów, dobrze, że napisałem na naszą grupę, do organizatora, gdzie wszyscy jesteśmy i napisał, że nie, jednak mamy opóźnienie 40 minut. Więc to są właśnie uroki konkursów sadów, moi drodzy, i to nie jest skakanie na sali, że się rozgrzejecie i pójdziecie, tylko trzeba się do wszystkiego dopasować, do tego, że jest dziura w podłożu, do tego, że macie inne buty, do tego, że macie opóźnienie i się już zaczynacie rozgrzewać i tak dalej, i tak dalej. No, także tego.
Polska górą! Tak jest, słuchajcie. Wszystko cacy. Wszystko pięknie. Udało się wygrać. Bardzo się cieszę. Bo tak jak wam mówiłem, naprawdę ciężkie warunki, bardzo ciężkie warunki. Miller wiele razy tak samo próbował narzucić piłkę. Bardzo było ciężko. Tak samo ja przy wsadzie pod obiema. Oczywiście pamiętajcie, że próba liczy się wtedy, kiedy piłka dotknie obręczy. Choć dzisiaj to w stosunku do innych nie było. Bardzo traktowane, co tego nie lubię. W sensie bardzo lubię proste zasady i. Thank you guys, thank you, thank you. Guys, can you try say Polska górą? Polska górą! Tak jest, thanks man. The best tanker. Thanks, thanks. I słuchajcie, dlatego lubię na przykład zasady bardzo FIBA 3x3, gdzie są tylko 3 próby i faktycznie to jest respektowane, no ale wiecie, no. O, ja bardzo bym chciał w przyszłości, żeby dunking stał się naprawdę oficjalną dyscypliną olimpijską. To jest moje marzenie. Często pytacie, jakie mam marzenie i jak podchodzę do dunkingu. Każdy, w sumie bardzo często z dunkerami, kiedyś z Isaiahem rozmawiałem i właśnie on powiedział, jak się zapytałem, jaki jest swój cel w dunkingu. On powiedział, że po prostu chce się bawić, chce próbować nowych wsadów, robi nowe wsady i tak dalej. Niekoniecznie go konkursy tak jakoś bardzo interesują. Ja za to mam na odwrót. Ja za to chcę brać udział w konkursach, bo moim zdaniem dunker to osoba, która bierze udziały w konkursach, a nie tylko skacze u siebie na sali i to jest tak, jak ja bym, słuchajcie, powiedział, że jestem piłkarzem i kopię sobie piłkę, robię triki, a w jakim meczu grałeś? No w żadnym. No to... Guys, no...
Także naprawdę cieszę się w sumie, spoko konkurs. Skorpion nad trzema osobami, no nad dwoma, bo tam jeden taki dzieciak. Co tam jeszcze było? Pod obiema właśnie, to o czym mówiłem, pod obiema. Wiele razy próbowałem w ogóle narzucić piłkę, żeby w idealnym momencie się odbiła, w idealnym punkcie. Bo jak się narzucało piłkę, to piłka ciop i piłka na ziemi, w ogóle się nie odbijała. A wiecie, a pójdzie się na salę, pięknie się wszystko odbija, piękna pogoda, wszystko czysto, nie jest brudno. No, także teraz ja, słuchajcie, śmigam do hotelu, jest 21, żeby się ogarnąć, zjeść rybkę. Ostatnio bardzo trzymam dietę i słuchajcie, dzisiaj rano sobie gotowałem jajka w czajniku elektrycznym na twardo z bułeczkami zjadłem, bo nie mieliśmy tutaj w tym hotelu śniadania, a do kupowania śniadania, wiecie, jakie są w tych takich Ibisach i tak dalej, w tych hotelach, jakie są śniadania, takie, że te jajka w ogóle nawet nie są jajkami, generalnie kaszanka jest, a nie śniadanie, więc wolałem sobie pójść do sklepu i kupić wszystkie rzeczy. No i tak, i jutro z samego rana wstaję chyba o 6 i śmigam nie do domu, a do Mongolii. Dlatego nie mam tutaj tego tiketu ze sobą, bo powiedziałem chłopakom tutaj, żeby po prostu mi to wysłali jakimś kurierem. No i tak. I śmigam prosto do Mongolii. W Mongolii ląduję o godzinie 7 tamtejszego czasu, bo jest 6 godzin różnicy. I tam ląduję o 7 i konkurs jest około 18 chyba, więc jakby ląduję w ten sam dzień. Nie lubię tego, bo no wiecie, po podróży człowiek jest bardzo zmęczony, ale mam nadzieję, że jak ja tam wyląduję, to pójdę od razu spać, wstanę przed konkursem i będzie wszystko cacy. Więc szybko teraz chcę ogarnąć swoje ciało do używalności. No, tak. Także, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za doping, za wasze wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często jak gdzieś jestem na meczach różnego rodzaju, czy na eventach, jak podbijacie, tak samo tutaj pan z córką widział właśnie, że jest event, napisał do mnie kilka dni temu: hej Grabo, czy będziesz tutaj w Monachium? I przyjechali specjalnie tutaj mnie oglądać. Naprawdę to bardzo doceniam, Polska górą. I kurczę, naprawdę jest bardzo motywujące. W ogóle jak gdziekolwiek spotykam Polaków za granicą, to się bardzo cieszę. No. Także bardzo doceniam wasz support. No i co, tak jak zawsze, trenujcie ciężko. Pozdrawiam, Grabo.